Siemanko, z tej strony Koli, znam Was w kolejnym odcinku z serii Brian na wakacjach. No i co, na samym początku zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeżeli oczywiście jeszcze nie macie, i wpadnijcie do linku w opisie, żeby sprawdzić nowe fotele Diablo. Ja właśnie taki fotel już mam. Fotele Diablo to wiadomo, no nie tylko do grania, do nauki, teraz wiadomo szkoła, no to na pewno Wam się przyda. Więc wpadnijcie do linku w opisie, no i sprawdźcie, może akurat Wam się jakiś spodoba, no i wybierzecie, może kupicie, sprawdźcie i zobaczcie. A dzisiaj tak, dzisiaj zajmiemy się, słuchajcie, chciałbym sprawdzić tamten, trochę tutaj za gospodarstwem, chciałem tutaj trochę może uporządkować te śmieci, może potrząsnąć to taczkę i tak dalej, to wszystko, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Tylko że właśnie, kurde, może bym wziął sobie wózek jakiś, chociaż tutaj to chyba nie mam, czekajcie, sprawdzę. Co to? Architekt! Co on chłopie! Czym on tu przyjechał, widzowie? Ja pierdzielę, koparko, zaraz mi coś tu rozwali. Co ty, chłopie? Halo. Halo. Czuję wonę alkoholu. Chłopie. Co? Ja ci żem tu wybudował wszystko. Ty mi tu wybudowałeś? Ty jesteś złodziejem. Nie są moje pieniądze. Człowieku, ty jesteś złodziejem, zabrałeś moje pieniądze, za to odpowiesz. Pieniądze. Ty mi pieniędzy nie dajesz. Człowieku, ty jesteś napierdzielony. Ja ci zbudowałem wszystko tu. Ty mi nic nie zbudowałeś, ty zwinąłeś mankiety. Nie. I się zawinąłeś, człowieku. Dostałeś bęcki ostatnio i tyle. No, chyba bęcki. Człowieku, ty wsiadłeś do... Zadzwonię zaraz na policję, że jeździsz po pijaku i koparką. Ja zadzwonię, że ty pieniędzy nie dałeś. To dzwoń, no to dzwoń. No to dzwoń. Wiesz, schodzi. Oj, chłopie. Pieniędzy nie dałeś. Nie, ja już wyciągam telefon. Poczekaj tu chwilę. Widzowie, muszę zadzwonić. Dzwoń. No, chyba na policję, bo to... Co on robi? Chłopie! Ja pierdzielę, żeby mi to tylko nie... Żeby mi tylko gospodarki nie rozwalił. Ja dopiero sobie ją wybudowałem. Nie. Zostawał. Tylko będzie rysa. Tylko będzie rysa i wyciągam go z tej koparki i kop... To chłopie. Tylko rysa będzie, a zaraz bęcki ci spuszczę. Płacisz mi pieniądze. Chłopie, to zaraz na policję trzeba Widzowie. Tylko rysa będzie, obiecuję wam, że go wyciągam i zbanim uwalę. No, śmiało. Dawaj, architekt. Dawaj. Co, głowa ci nie boli po ostatnim? Płacisz mi pieniądze? Człowieku, ty jesteś napierdzielony. Ja zadzwonię na policję zaraz, że ty po pijaku jeździsz. Zadzwoń. Stwarzasz zagrożenie dla ruchu. Jakbyś kogoś potrącił? Ty co dla siebie zagrożenie stwarzasz? Gdzie są moje pieniądze? Nie, to ty sobie jaja robisz, to ty mi pieniądze zabrałeś. I masz mi je oddać. Dobra, tylko dotnie. No dobra, jednak... Nie, dobra, chłopie, wychodź, nie będziesz jechał nigdzie. Wyłaź. Nigdzie nie pojedziesz. Ja pierdzielę, żeby zaraz mnie tu nie przejechał, ja się za studnię chowam. O nie, na ulicę będzie jechał, widzowie. Idę za nim. Ja pierdzielę, żeby tylko nie w bramę. Nie. Ja pierdzielę, moja brama nowa. Dobra, nie, zaraz będzie po nim. No to za... Jezus Maria, co tu się dzieje? Powinienem już na policję zadzwonić. Zaraz zadzwonię, tylko... Nie, tu jest coś nie... Dajesz im pieniądze? Nie, słuchaj. Zaraz, powiem ci tak. Nie, spokojnie, daj mi do kości. Mają być pieniądze, masz 24 godziny. Albo mi dajesz pieniądze, albo się inaczej rozliczy. Ale co ty, kurde, ja sobie jakieś robisz? Wiesz, co chodzi? Pieniędzy mi nie zapłaciłeś. Człowieku, wiesz, podpisaliśmy umowę, a wiesz co jest...
Wiesz, co jest najgorsze w twoim przypadku? Że podpisaliśmy umowę i mamy umowę na to, że ja ci dałem pieniądze i mi ich nie oddałeś. Ale to nie umowa jest, nie, umowa. To ty Mi ma... pieniędzy to dałeś. ty możesz umowę sobie, nie wiem, wyrzucić czy coś, ja u siebie mam kopię i będziesz do sądu podany, będziesz gnił w pierdlu za to, jak nie oddasz pieniędzy. Gdzie są moje pieniądze? Człowieku, idź mnie stąd, możesz to koparkę tu zostawić, idź mnie gdzie stąd. Gdzie są moje pieniądze? Zostaw to gdzie są moje pieniądze? Nie podchodź do mnie, bo zaraz zbani. Gdzie są moje pieniądze? No, możesz koparkę zostawić na podwórku i wrócić, powiem, jak będziesz trzeźwy. Gdzie są moje pieniądze? Bo ty mi ukradniesz, pieniędzy mi nie dać. Koparkę mi ukradniesz. Gdzie są moje pieniądze? Dobra, dzwonię po policję. Czekajcie. O! On jedzie! Kurde, żeby tu się nigdzie gdzieś nie wpierdzielił mi. Ja pierdzielę. Kurde, żeby mu nic nie odbiło i żeby mi tu nic nie zniszczył. O, za stodołę. No proszę, tak się będziemy bawić? Nagrywam to na policję. No. Nagrywam to na policję. Nagrywam to na policję. No dawaj, dawaj. Gdzie są... Słuchajcie, panowie policjanci. On nie zapłacił mi pieniędzy. I on mówi, że ja mu pieniądze ukradłem, jak mi pieniędzy nie dał. Słyszeliście takie kiedyś akcje? Proszę ja pana. Mu nie zapłaciłem, ja pieniędzy nie dostałem. A on mówi, że ja mu nie oddałem, jak on mi nie dał. Chłopie, ty się zastanów, co mówisz, bo przyjechałeś koparką, to wszystko się teraz nagrywa na policję. Przyjechałeś koparką, jesteś pijany. No. Dobrze, wycofuję się. Dobra. O cholera. Ja pierdzielę. Nie, ja go zaraz wyciągnę z tego i kluczyki mu chyba zabiorę. Tu jest rów! O kur... Nie, wysiadaj stąd. Wysiadaj. Raz, dwa. Wysiadaj stąd. Opie. Coś ty narobił. Biorę kluczyki, bo tu już jest. Ja dzwonię na policję teraz, żeby mnie do rowu wypchałeś. Nie oddam ci tych kluczyków teraz. Ale ja dzwonię na policję. Ja teraz dzwonię. Dzwonię na policję. Nie, najpierw nagram materiał. Dobra, halo? Halo, policja? Słuchajcie, mówię, chłop nie do rowu wepchnął jako bary, a on nie do rowu powchał. Silny jest, kurde. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, o co chodzi? Jako parku stałem, on nie do rowu wepchał. Dobra, przyjść. I co, przyjęli to wyruszenie? Przyjęli. Tak, przyjęli. Dobra, teraz nagrywam na policję. Dzień dobry. Tutaj jest architekt, pieprzył się do rowu po pijaku, zabrałem mu kluczyki. To jest materiał dowodowy na policję. Przedstaw się. Jestem architektem. Chodźcie, pokażę panu policjantowi, co się stało. Chodź tu. No. Ja tu stałem koparko, a on wziął i mnie popchnął i do rowu mi koparkę wepchał. Oj, ciężki przypadek, chłopie, jak ty po pijaku będziesz jeździć, zamiast w domu siedzieć na dupie. Ja. Tak, nie masz kluczyków, nie odpalisz. Dobra, starczy. Nie masz kluczyku i tak nie odpalisz. I co? Dawaj te kluczyki, dawaj kluczyki. Chłopie. Kosiu. No, chodź. Daj kluczyki. No, chcesz się lać? Chodź. Daj kluczyki. Chodź, dobra. No dawaj. Daj kluczyki. No, chodź. I po co ci to było? Panowie policjanci, macie teraz dowód, co mi tu zrobić. Tego nie ma nagranego, widzowie. Jak coś, to nic nie widzieliście. Dobra, teraz tu sobie chwilę poleż. A ja zadzwonię tylko na policję, dobra? Dobra, niech sobie poleży w rowie. Czekajcie chwilę, wykonam telefon. Dobra, poczekajcie chwilę. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, poprosiłbym jakiś zastęp tutaj na kucharek 6, ponieważ pijany kierowca przyjechał koparką, kręcił się tutaj po moim gospodarstwie i wjechał koparką do rowu. Zabrałem mu kluczyki aktualnie i przewalił się na głowę i teraz właśnie leży, bo przewalił się. Tak pijany jest, że się przewalił i leży, bo coś pewnie mu się pomieszało. Nie, I prosiłbym o szybki przejazd, bo jest bardzo agresywny. nie Dziękuję słuchaj bardzo. się go, nie Dobra. słuchaj się go, co on gada. Chłopie, jesteś już, powiem ci tyle, zniszczony totalnie. Nie dość, że przyjechałeś po pijaku, koparko, zabiorą ci wszystkie uprawnienia, to po drugie, pójdziesz od razu na policję i wszystko będzie powiedziane. Wszystko będzie powiedziane. O, to jeszcze się wykąpałeś. Ło, fiu, fiu. Ty wyłaź, bo się utopisz. Wyłaź, człowiek, bo się utopisz. Wyłaź. No. Wyszedł Wyłaź stąd. Ja, już dobra, wlezę. Wychodź, wychodź. Ja pierdzielę, ludzie, zaraz by się utopił, debil. Człowieku, to ciężki przypadek jest. Niech przyjeżdżają szybko. Ja tu poczekam, bo to rekwiracja. No, ho, człowieku, to tak to być nie będzie. Dobrze, dobrze, że zadzwoniłem. Dobrze, że się taka okazja nataczyła, to od razu będziesz odpowiadał za to, że mi pieniądze ukradłeś. No, będziesz za to wszystko opowiadał. Ty, żyjesz? Oczy 7. Pomóż mi stać. No, wstawaj. No. Dobra. Ja Ty, stój tutaj. Stój. Nigdzie nie idź. Stój, 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 stój. Koleżko. A pierdzielę, jaki on jest napierdzielony jak szpadel, widzowie. Stój tutaj. Stój, bo zaraz bęcki spuszczę. zostaw. Daleko nie ucieknie, zaraz się pewnie przewali i tyle. Zaraz się pewnie przewali, ale policja i tak. I tak policja zaraz przyjedzie. Dobra, widzowie, co? Czekamy na policję. Bu! No to gratuluję ci. Pokazałeś teraz klasę. Pokazałeś tym klasę. Wielki szef firmy, architekt. Proszę was, zobaczcie. Wielki szef firmy, architekt chodzi napierdzielony jak szpadel. Proszę. Jaki super, super wizerunek. Super wizerunek. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeżeli odcinek wam się spodobał. Zaraz, to zamknięta jest audycja, także i tak nie wsiądziesz i tak. Także czekam na policję. W kolejnym odcinku pewnie zobaczycie tutaj, jak policja go zabiera czy coś. No nie wiem, zobaczymy. No, to dom też jest zamknięty. Gdzie on tam? Gdzie on tam? O, coś, już naprawdę mówię wam, coś jest nie tak z nim. Napiszcie hashtag architekt w komentarzu. Kościół, Przypnę wam Kościół, serduszko. No i zajrzyjcie do linku w opisie i wpadnijcie na daj, mojego Kościół, Instagrama. Mega kość. otwieraj mój dom, dwa mi zamknąłeś? Widzowie. Otwieraj mój dom. Chłopie, oho. Dobra, widzimy się w kolejnym. O, jeszcze się wywalił. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!